Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magiczne Wrota lub stronę Timendy Nation. W przypadku kontaktu przez Magiczne Wrota na dole macie link bezpośredni do portalu. Wysyłacie SMS-a pod numer 7455, wreszcie SMS-a wpisując kolejno INT. 254, następnie skrót IT, Wasze imię, Wasza data urodzenia i treść pytania. Jeżeli chcecie o kogoś zapytać, poproszę o imię tej osoby i jeśli posiadacie datę urodzenia. I jeśli jest tak napisane SMS, dostajecie możliwość usłyszenia, zobaczenia właśnie odpowiedzi tutaj. Jeżeli chcielibyście skorzystać z opcji Tip and Donation, link na dole w opisie filmu. Tam wysyłacie tylko imię swoje, Waszą datę urodzenia, treść pytania i jeżeli chcecie o kogoś zapytać, to również imię tej osoby i jeśli tutaj posiadacie datę urodzenia. Na Magicznych Wrotach dostajecie SMS-a zwrotnego z numerem filmu, w którym pojawiła się odpowiedź. Na tipie niestety nie mam takiego komfortu, zatem trzeba sobie odpowiedzi poszukać. Bardzo proszę o kontakt osoby pełnoletniej. Nie stawiam kart kobietom w ciąży na kobiety w ciąży. Nie stawiam na osoby trzeciej. Nie pozwalam na drążenie uprzednio uzyskanej prognozy. W kwestiach zdrowia nie diagnozujemy, tylko wskazujemy i nie odpowiadam na pytania dotyczące zdrady. Zatem bardzo Was proszę o takie pytania tutaj, żeby się nie pojawiały. I gdy pytania będą niezgodne z BHP i regulaminem, będą przeze mnie pomijane i wtedy nie ma możliwości zadania pytania innego. Gdy jesteś pierwszy raz na kanale, rozejrzyj się. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, karty tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. Na dole jest więcej informacji, zachęcam do czytania. Idziemy dalej, w takim razie patrzymy tutaj na tipa, już się loguje. Pytanie jest od Małgorzaty. Proszę o położenie kart na sprawy zawodowe do końca 2019 roku. Czy w tym czasie... Dobra, już patrzymy. Czy w tym czasie będzie Ciebie czekało? Takowa historia, o którą pytasz. Dobra. No a gdzie jest Twoja... A jest data. Historie sprawy zawodowe na końca 2019. Sprawy zawodowe do końca 2019. Historie sprawy zawodowe do końca 2019. Małgorzata. Tak, może Ciebie czekać przeniesienie, transformacja, czy też tu jest ta zmiana, ale ta zmiana tak naprawdę może okazać się dla Ciebie nie do końca korzystną, bo mam pokazane, że tak jakbyś straciła na tym przeniesieniu w tej finalnie, ale potem tak jakby pojawiło się coś znacznie korzystniejszego, to jakby chwilowa strata po tej zmianie, czy też przeniesieniu była, ale później jakby odkuwasz się od tej straty. Zatem niby źle, do dwojga złego wyszło finalnie dobrze. Mam też tutaj pokazane, żebyś Ty również w historiach pracy ceniła swoje atuty, ale również i o nich mówiła, bo masz w rękach narzędzia do wykonywania historii zawodowych. Transfer jest z możliwą jakby stratą, ale finalnie gdzieś tam dostajesz jakieś wiadomości od osoby, którą znasz i wszystko idzie później w dobrym kierunku. To może być chwilowa jakby chwilowa ujma, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Później gdzieś tam się odkuwasz i masz dwa razy tyle. Zatem tak to się pokazuje. Pozdrawiam Cię serdecznie. Karolina, pytania w mailu. Dobra, ja nawet tutaj na dole nie włączyłam jeszcze maila, już patrzę. Dobra. Dobra. Okej, tu mam. Są trzy pytania, ale też trzy opłacone. Tak jak mi poradziłaś, to karty radzą. Zaczęłam mówić dobrze. Ona Cię unika. Dobrze.
jakie ma zdanie na Twój temat i na to, co napisałaś. Dobrze. Jakie ma zdanie na Twój temat? Jakie ma zdanie na Twój temat? Wiesz co, jeżeli chodzi o kwestię zdania na Twój temat, jeżeli chodzi o pracę i historię maga, to jest dobra jakby historia, która mówi o tym, że w jakiś ten sposób masz jakby atuty do tego i wszelkie predyspozycje, żeby robić to, co robisz, ale również mam wrażenie, że ona wie, że gdzieś tam, to, że wie, to jest jedno, że jakby było to zasadne, a dwa, tak jakby w ogóle gdzieś tam na tą chwilkę chciała to zepchnąć gdzieś tam dalej w tejże całej historii, ale zobaczymy, jak to się zrealizuje tutaj. Ja mam pokazane, że tak jakby ona ma jakieś zubożenia, czy też straty, bądź ona sama coś straciła. Takie mam też wrażenie tutaj. Ale finalnie sprawy się poukładają pozytywnie między wami. Tylko trzeba po prostu cierpliwości do tej całej historii. Zostanie odcięta od tego, co było. Tutaj, ty jesteś widziana w postaci maga. Mag w historiach emocjonalnych jest złą kartą, w historiach zawodowych bardzo dobrą, bo mamy wszelkie narzędzia, atuty w głowach i w rękach, żeby robić to, co robimy, ale też jakby zasadność tego, co zostało zrobione. W sercu odrzuca to, gdzieś tam tak jakby chciała być na razie poza tą historią, bo dotknęły ją jakieś straty. Stąd jakby też gdzieś tam na tą chwilę tak to reaguje w całej tej historii. Zatem takie mam tu pokazane informacje. Dlaczego on zachowuje się zmiennie? Bo on ma dualność w dacie urodzenia. Każda wibracja, która jest taka w portrecie mężczyzny, którą ma, tak jak on ma dzień urodzenia, jest dualnością. Dziś tak, jutro inaczej, ale dla każdej osoby mam inną twarz, w zależności od potrzeb. Nie mylić z dwulicowością, bo to nie o to chodzi. Ale zobaczymy, dlaczego on się zachowuje tak zmiennie. Dlaczego jego osoba zachowuje się tak zmiennie? Dlaczego? Bo on w ogóle, mam wrażenie, tutaj musiałby zejść troszkę na ziemię, bo jego osoba mi się pokazuje, że on troszeczkę przerysował sobie gdzieś tam historie, które są wobec Ciebie, czy też o Tobie. Mam tu jakby oddalenie się i walkę z samym sobą. On musi coś u siebie jeszcze gdzieś tam posprzątać, bo karty tak to pokazują. I teraz tak, karty pokazują, że on w jakichś tam schematach będzie jakby utarty, uparty. Karty pokazują, że on też w jakiś tam sposób z pewnymi rzeczami może chcieć zbyt długo zwlekać i poprzez zwlekanie straci więcej niż zyska. To, co pomoże, musi zejść na ziemię. Dlaczego on jest taki, bo tak jakby siódemka kielichów mówi o tym, że żyje sobie w swoim świecie, żyje w iluzji, ale też zakładam pewne rzeczy tutaj. On może mylnie interpretować zachowania, stąd też jego zachowanie jest takie, a nie inne. Dosłownie tak. A jak będzie wyglądać wasza relacja, kiedy będziesz na urlopie? Dobrze. Czy zmieni się coś po twoim powrocie? Jak będzie wyglądała wasza relacja, kiedy ty będziesz na urlopie, czy zmieni się? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Tak, jak będzie wasza, kiedy ty będziesz na urlopie? Kiedy ty będziesz na urlopie. Jeżeli chodzi o kwestie waszej relacji, karty pokazują, żeby nie robić tutaj i nie kontaktować się w jakiś tam sposób na siłę. Bo karty też pokazują, że wyciąganie ręki, jakby, czy też kontakt, taki na siłę nie do końca będzie korzystny. To tak karty pokazują. Tutaj jakby
żeby jedna ze stron, czy to ty, czy to jego osoba, w jakiś ten sposób nie czuła potrzeby udowadniania się. Troszkę zmieni się jakby wasza historia tutaj między wami. Karty pokazują tutaj, że będziecie wiedzieli, czego tak naprawdę chcecie. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, ile wniesiesz, tyle wyniesiesz, ale też rozliczenia są. Karta jest Króla Kielichów. Karta Króla Kielichów mówi o tym, że może to dwojako brzmieć. Po pierwsze, to co zmieni, może być tak, że się rozliczysz z jego osobą na poczet nowej, ale również jego osoba może się zmienić i stać się Królem Kielichów. Trudno mi tutaj jest jakby wyciągnąć informację ze względu na to, bo gdyby był tu król buław, to bym mówiła ewidentnie, że chodzi o jego osobę, ale czasem po rozliczeniu również ktoś przeistacza się w osobę i są tym bardziej, że koło fortuny mówi o zmianach. Zmianach, które są finalnie dla ciebie pozytywne. Może to być jego osoba, ale również nie zdziwiłabym się, gdyby się pojawiła postać właśnie tutaj, która gdzieś tam będzie się o ciebie starała. Zatem takie mam tu informacje dla ciebie. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. A idziemy na magiczne wrota, bo na tipie to wszyscy. Sylwia, horoskop na lipiec. Dobrze, horoskop na lipiec 2019 dla Sylwii. Pokażcie karty. Horoskop na lipiec dla Sylwii. Horoskop na lipiec dla Sylwii. Pokażcie karty. Horoskop na lipiec dla Sylwii. Horoskop na lipiec dla Sylwii. Lipiec 2019. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty. Bardzo fajny jest układ kart tutaj. Po pierwsze wspomnienia. Tutaj mi się w lipcu pokazują być może odżycie jakiegoś uczucia, które się realizuje tutaj. Albo uczucie do kogoś z przeszłości też tak może być, odżywanie uczuć, wspominanie uczuć, coś takiego mi się tutaj też realizuje. I karty też pokazują tutaj, że gdzieś tam na pewne rzeczy będziesz tutaj patrzyła troszeczkę inaczej niż to robisz, bo karty pokazują, że zatrzymasz się i zastanowisz. Karta głupca mówi o tym, że w lipcu może się pojawić taka historia jak karta, czysta karta, carte blanche, nowe możliwości, nowe szanse, ale też nowe historie realizujące się, ale również może być informacja o dziecku, zaskoczenia bądź coś z dzieckiem włącznie. Zatem tutaj bardzo emocjonalnie mi się pokazuje, wspomnieniowo, spotkaniowo, zaproszeniowo, ale też będziesz przy tym ostrożna i też informacja na temat dzieci z dzieckiem w tle mi się tu pokazuje, włącznie z nową historią, która może być dla ciebie tak zwanym dobrym początkiem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. Złożyłam CV. Chciałabym zapytać, czy dostaniesz tą pracę. Aneta pyta, czy dostanie pracę w tej firmie. Pokażcie karty. Czy dostaniesz pracę w tej firmie. Pokażcie karty. Czy dostaniesz pracę w tej firmie. Pokażcie karty. Aneta pyta, czy dostanie pracę w tej firmie. Wiesz co, karty pokazują, że będzie jakby wiele miejsc na jedno, wiele osób na jedno miejsce, dokładnie tak. Mam też pokazane, że jakaś osoba męska może ci w tym wszystkim przeszkadzać, bądź obraz jakiejś osoby męskiej, ale karta sprawiedliwości, finalnie jesteś w tej pracy. Ale teraz tak, pytasz, czy dostaniesz tą pracę, ale gdzieś tam ta historia pokazuje, wiążąca jest umowa, tak, że gdzieś tam jest możliwe podpisanie umowy. Gdyby to nie zadziało się tym razem, czyli na przykład nie wiem, złożyłaś CV i w ciągu miesiąca, to może się zadziać też później, ale finalnie tam jesteś. Jest to możliwe, o ile nie poprzeszkadza ci jakiś aspekt męski, bo tu mam w przeszkodzie mężczyznę do tego celu. Zatem tak to wygląda. Powodzenia ci życzę.
Czy jest szansa jeszcze kiedyś na rozwinięcie znajomości z... Czy jest jeszcze szansa kiedyś na rozwinięcie znajomości z... Czy jest jeszcze szansa kiedyś na rozwinięcie znajomości? Pokażcie karty. Czy jest jeszcze szansa na rozwinięcie znajomości? Pokażcie karty. Czy jest jeszcze szansa na rozwinięcie znajomości z... Co jest za, co jest przeciw? Mam wrażenie, że gdzieś tam ta historia może nie realizować się na zasadzie rozwinięcia, bo w międzyczasie pojawi się albo ktoś inny, albo jakaś inna historia, która będzie ku temu przeszkodzie. Karty pokazują, aby ta szansa mogła się zrealizować, trzeba po prostu poprawić komunikację, bądź tą komunikację utworzyć. Karta rada, nie należy odbierać historii takie, jakie są widziane, ale również takie, jakie nam są pokazywane, ale to już też karta dla Ciebie, nie pokazuj się taką, jakim Twoim zdaniem on by chciał Cię widzieć, bo to jest błędne koło. Zatem nie widzę tej szansy bez zmian w schematach. Mam tu wrażenie, że pojawi się ktoś inny, ale jeżeli byś chciała, żeby ta szansa się pojawiła, to poprawić bądź rozpocząć komunikację, bo ta nie do końca. No i tutaj również jest pokazane, że nie należy odczytywać czy też interpretować tego, co jest widziane, bo to jest inne niż nam się wydaje, ale również nie należy siebie pokazywać wobec tej osoby tak, jak jej nam się wydaje, że ta osoba chce widzieć. No i co tu poprzeszkadza? Czynnik męski. Czynnik męski, który może mówić właśnie o tym, że będzie historią dla Ciebie kontynuowaną, ale również może to oznaczać tyle, że jeśli gdzieś tam ta komunikacja nie zostanie czy utworzona, czy w jakiś ten sposób poprawiona, to on może być już osobą zajętą i nie będzie możliwości. To też tak może być. W każdym razie raczej na nie niż na tak karty to pokazują. Dalej. No coś poszło nie tak. Kiedy znajdę osobę na poważny związek, docelowo, w którym poczuję się spełniona? Dobrze, Magda. Magda, kiedy znajdziesz osobę na poważny związek? Kiedy spotkasz osobę na poważny związek, docelowo, w którym poczujesz się spełniona? Pokażcie karty. Kiedy Magda znajdzie taką osobę, spotka, kiedy stanie jej na drodze, kiedy będzie mogła funkcjonować w poważnym związku, celowo, w którym będzie czuła się spełniona. Magda, kiedy? Wiesz co, mnie się pokazujesz do 3 lat, na 3 lato od dnia dzisiejszego i wtedy będziesz znała tą osobę. Bo mi się pokazuje osoba znana, ale wtedy, do tego czasu to jakby tą osobę w międzyczasie poznasz i do 3 lat taką osobę poznasz. Mam też wrażenie, że poprzez działania tej osoby również u Ciebie historie pracy się pozmieniają. Tutaj zatem tak, będzie to coś takiego, ale będzie to historia nie wow, ale będzie to historia poprzez, nazwijmy to, przyjaźń do miłości. Dosłownie tak, na poważny związek. Do 3 lata maksymalnie według kart i wtedy będziesz tą osobę znała. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i ta osoba będzie od Ciebie starsza. Pozdrawiam. Czego mogę się spodziewać w sprawach uczuciowych, miłosnych latem bieżącego roku? Pozdrawiam, Basia. Czego możesz się spodziewać w sprawach uczuciowych, miłosnych latem bieżącego roku? Pokażcie karty. Czego możesz spodziewać się w sprawach uczuciowych, miłosnych latem bieżącego roku? Już patrzymy, czego możesz się spodziewać.
miłość, a karty milczą póki co. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię miłości latem, karty tutaj pokazują tak, że w lipcu możesz mieć jakby taki trudny ten emocjonalny czas, taki nazwijmy to raczej ukierunkowanie na sprawy takie przyziemne, finansowe, materialne niż miłosne. Jeżeli chodzi o sierpień, karty pokazują tutaj możliwe jakieś historie, ty jesteś pokazana w Królowej Buław. A Królowa Buław mówi o tym, że będzie jakaś historia miłosna, ale raczej romansowa, chwilowa niż rokująca w tejże historii, że może ci się tutaj przyplątać osoba, która będzie chciała poromansować. Czy będziesz chciała w to wejść, czy też nie, to już wszystko zależy od ciebie. Karty też pokazują tutaj możliwe jakieś zmiany w historii widzenia rodziny bądź przy rodzinie, bo to jest destabilizacja domu rodzinnego, to może oznaczać, że możesz chcieć inaczej patrzeć na aspekt tego, czego chcesz, czego tworzysz, bądź co będziesz chciała tworzyć. Na tej zasadzie w kartach. I teraz tak, wiem, że o to nie pytałaś, ale karty w lipcu pokazują tutaj, żebyś zadbała o swoją wartość w pracy. I przy pracy, a jeżeli jesteś aktywna zawodowo, to wiesz, czego się tyczy, jeżeli starasz się o pracę, to żebyś się ceniła. Dobra, idziemy dalej. Tu jest drugie pytanie. Czy w tym roku zmienisz miejsce zamieszkania? Jeśli tak, to czy to będzie dla wynajem czy kupno? No, trudno mówić, czy to jest wynajem czy kupno, ale zobaczymy, czy będę potrafiła gdzieś tam to ukierunkować. Czy w tym roku zmienisz miejsce zamieszkania? Czy Basia w tym roku zmieni miejsce zamieszkania? Czy w tym roku zmieni miejsce zamieszkania? Basia. Czy w tym roku Basia jeśli już to na początku przyszłego roku, takie historie i może to być wtedy kupno. W tym roku nie widzę zmiany miejsca zamieszkania. W przyszłym owszem. Czy będzie się jeszcze ze mną kontaktował, jeśli karty pokażą kiedy? To kiedy? Ściskam cię, Madziu. Patrycja, dobrze. Czy on będzie się z tobą jeszcze kontaktował? Pokażcie karty. Czy on będzie się jeszcze z tobą kontaktował? Pokażcie karty. Nie widzę bezpośredniego kontaktu z jego strony. Mam wrażenie, że kontakt między wami będzie, ale poprzez pośrednika do 2 miesięcy. Przez pośrednika, czyli ty możesz coś usłyszeć o nim, bądź on się może dopytywać, bądź no w każdym razie przez osobę trzecią. Pozdrawiam cię. I tutaj. Jak pozbyć się długu karmicznego z dnia urodzenia, jakie błędy ciągle popełniam? Jeżeli chodzi o kwestie długów karmicznych, tutaj postaram się gdzieś tam. Jeżeli chodzi o kwestię długu karmicznego z dnia urodzenia, który gdzieś tam się realizuje, to jest kwestia umiejętności realizowania siebie tutaj. W związkach, w partnerstwie tutaj trzeba umieć dobierać sobie przyjaciół przede wszystkim. I od tego należy też tutaj zacząć.
Trzeba, aby przepracować tą karmę tutaj w, nazwijmy to, związku z dnia urodzenia, w poprzednich wcieleniach jest to tak zwane zaciągnięcie również długu wobec rodziny i wobec uczuć. I teraz jakby ten dług będziesz spłacać. Należy gdzieś tam poważnie traktować swoje uczucia i poważnie traktować uczucia ludzi do miłości, ale i w rodzinie, i z rodziną w tle, i przyjaciół. Zatem to jest do przepracowania, jeżeli chodzi o aspekt tejże karmy. A masz zrozumieć istotę związku, relacji między dwojgiem ludzi, na czym to polega. I od tego należy zacząć, abyś mogła w jakiś tam sposób to pomału też przerabiać. Zatem to jest to. Co ty jeszcze tu masz w dacie urodzenia? To, co bym ci mogła powiedzieć. Masz jeszcze karmę pracy do tego. No troszkę tego masz tutaj. A wiesz co? Ty masz coś takiego jak czynnik męski w dacie urodzenia, ale nie negatyw męski, tylko tak jakbyś ty była odbierana przez płeć przeciwną, bo jeśli w taką idziesz, jako osoba, która jest zbyt konkretna, niezależna. Nie twierdzę, że tak jest, a może jest, ale gdzieś tam jesteś tak jakby za twarda. Czasem ta wibracja mówi o takich jakby czasem męskich zachowaniach bądź męskich rysach, nazwijmy to twarzy. Im starsza będziesz, tym piękniejsza. Dosłownie tak. Ale tak to wygląda. Zobacz jeszcze w kartach, co one podpowiedzą. Zatem to jest to. Ważne jest też to, żebyś nie porównywała partnera do osoby męskiej, jeśli masz wzorzec, bo może to być też błąd. Ale zobaczymy tutaj. Czyli trzeba w relacjach rozumieć siebie wzajemnie, dać sobie też przestrzeni, macie być partnerstwem, czyli idziemy ramię w ramię. To jest pierwsza historia. Po drugie, nie powodować dyskomfortu w uczuciach. Jeżeli coś ciebie boli, należy to komunikować. Taka jest tutaj podpowiedź w kartach. Jeżeli coś nie jest tobie pisane, to należy z tego odejść, nie trzymać pewnych rzeczy kurczowo, nic na siłę nikomu nie udowadniać, ale też nie kazać nikomu niczego udowadniać, no i inwestować w siebie. Takie mam tu podpowiedzi w kartach. Mam nadzieję, że ci pomogłam. Pozdrawiam cię serdecznie. No widzisz, karma pracy. Co mogę zrobić, aby w końcu znaleźć płatną pracę? I tutaj bez kart ci powiem. Po pierwsze, ufaj swoim pomysłom. Również pracę masz znaleźć sama, nie może ci być darowana. Po drugie, w historiach pracy, jeśli zarobisz, dziel się tym zarobkiem, czyli przysłowiowe 5 zł na zwierzątko, na jakieś schronisko, być może na jakieś dziecko, ale to ma iść z potrzeby serca, wtedy też karma pracy będzie ci definiowała to, że będziesz pomnażała swój majątek. Jeżeli wygrasz coś, tą wygraną należy też w jakiś tam sposób się podzielić, bo z karmą pracy to, co dostanę, dwa razy muszę oddać. Bardzo często musisz, jeżeli dostajesz od kogoś prezent, płać grosik. Ty masz taką właśnie energię, która mówi o tym, że ty nie możesz nic dostać za darmo, bo za to zapłacisz dwa razy tyle. Załóżmy, dostaniesz od kogoś kwiaty, a za chwilę jakiś kwiatek w doniczce tobie uschnie. Na przykład, bądź stracisz taką kwotę, co gdzieś tam została wydana na przysłowiowe kwiaty, tak? Masz się cenić, ufać swoim pomysłom i nie być w cieniu kogoś, absolutnie nie. Masz wysoko cenić swoją wartość pracy, nie godzić się na najniższą, bo będziesz pracowała na 5 etatów, a będziesz miała 0 pieniędzy. Zatem to jest do przepracowania. I masz znaleźć pracę sama, nie licząc na kogoś, bo jak ktoś ci da tą pracę, to za chwilę stracisz coś z tej pracy. Taka jest to informacja. Pozdrawiam, mam nadzieję, że ci pomogłam. I ostatnie pytanie na dzisiaj.
Ewelina, o informację na temat przebiegu kariery zawodowej na 6 miesięcy. Z góry dziękuję. Ewelina, kariera zawodowa w ciągu 6 miesięcy. Przebieg kariery zawodowej w ciągu 6 miesięcy dla Eweliny. Pokażcie karty. Przebieg historii zawodowych w ciągu 6 miesięcy. Ewelina. Uważaj, w przyszłym miesiącu na wszelkiego rodzaju dokumenty, papierologię, bo mogą przynieść tutaj tak naprawdę jakąś ciężkość. Jeżeli walczysz o jakieś papiery, bądź chcesz coś gdzieś tam zrealizować, czy to kurs, czy to w jakiś tam sposób, karty pokazują umowa, która przynosi ciężkość, podpis, który może przynieść, niemożność realizowania na przykład dokształcania się zawodowego. Takie są tu historie. W drugim miesiącu, czyli w sierpniu, nie mam pokazanych historii, które miałyby rzutować i powodować rozwój, na przykład, czy też straty w historiach tych zawodowych. Pod koniec września jesteś pokazana w magu. Karta maga mówi o tym, że byś już tutaj aktywowała swoje możliwości zawodowe, wykazywała i pokazywała, na ile cię stać. Mam zmianę w historiach pracy, zamknięcie pewnej historii i otwarcie zupełnie nowej. To może być nowa praca, ale również nowy rozdział w danym miejscu z docenieniem. Także stąd ten mag się tu pokazał. Warto się pokazać, a warto wskazać na siebie, na zasadzie jestem warta tego. Tutaj na pewne rzeczy trzeba będzie tutaj poczekać, popatrzeć, poobserwować, nabrać dystansu. Zamknie się to i otworzą się nowe furtki możliwości w historii zawodowej. W historii zawodowej po tej nowej furtce, moja droga, nie rób nikomu przysług. Przysług, które dają tak zwane naruszanie polityki miejsca, polityki prawa danego miejsca, czyli nic wbrew, bo ci się czkawką to odbije. Jeżeli jednak to zrobisz, to masz znowu zamkniętą jakąś historię i trzeba gdzieś tam zamknąć to i iść w nowe. Generalnie w ciągu półrocza masz tu pokazane zmiany pozytywne, ale dzięki wskazówkom możesz jeszcze więcej z tego skorzystać. Jeżeli jesteś osobą aktywną zawodowo, to tutaj uważaj na umowy. Jeżeli gdzieś tam szukasz historii pracy, to tu najbliższa ta historia może być jakaś ciężka. Jeżeli gdzieś tam inwestujesz w rozwój na przykład intelektualny, może powodować na zasadzie obciążenie, czyli trzeba mierzyć siły na zamiary, bądź niemożność realizacji, bo coś jest wstrzymane, ale też uważaj na dokumenty, jeśli masz z dokumentami do czynienia w pracy, żeby coś gdzieś nie zostało zawieruszone. Tutaj nie ma działań, w ogóle tak jakby ten miesiąc ci przemknął, ale gdzieś tam bez negatywów i plusów właśnie w historiach zawodowych. Tutaj gdzieś tam karty pokazują, żebyś nie dała się wpiąć w negatyw, czy też w jakiś tam sposób dyskomfort. Pokaż siebie, pokazuj, czekaj, zamknij się, nowe historie, docenienie, ale nie robić przysług, nic wbrew danego miejsca i gdy gdzieś tam to nazwijmy to wyeliminujesz, to będziesz miała też historie rozwojowe. Bardzo fajnie mi się to finalnie dla ciebie pokazuje. Moi drodzy, na dzisiaj to wszyscy. Na resztę pytań odpowiem jutro. Jutro też zrobimy live'a pogadankowego. Zrobimy horoskop dla wibracji numerologicznych w aspekcie miłości, a przestróg rad na lipiec. Na tej zasadzie. Tak, ale przede wszystkim uczucia, jak się będą tutaj rysowały, a rady, przestrogi, na co warto zwrócić uwagę w historiach danego miesiąca. Zatem ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Całuję, pa, pa!